Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. 31 lipca 2024 roku w Teheranie zginął Ismail Haniya, jeden z najważniejszych przywódców Hamasu. W wyniku ataku powietrznego doszło do mordu politycznego, o który oskarżany jest Izrael i niewątpliwie zabójstwo Jednego z, tak jak powiedziałem, najważniejszych liderów Hamasu, byłego premiera autonomii palestyńskiej w latach 2006-2007, szefa biura politycznego Hamasu od 2017 roku, jest krokiem, bardzo dużym krokiem w stronę niestety wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. O tej groźbie mówię już od dłuższego czasu, że Izrael przygotowuje się, że Izrael przyszedł do takiej konfrontacji z Islamską Republiką Iranu i ma w tym bardzo silne. Wsparcie Stanów Zjednoczonych, bez względu na to, czy prezydentem był Donald Trump, czy obecnie Joe Biden, czy być może powróci Trump, czy duet Trump Vance, to niestety ta groźba jest coraz, ale to coraz bliższa. Zarówno to, co się dzieje od 7 października 2023 roku w strefie gazy. Gdzie zginęło już ponad 35 tysięcy osób, z czego ponad 56% to kobiety i dzieci. To jest największa hekatomba ludności palestyńskiej od czasu, powsta od czasu początku konfliktu arabsko-izraelskiego. Mamy do czynienia z. Takim rządem, z taką koalicją rządzącą Izraelem, która jest najbardziej radykalna od chwili powstania państwa Izrael w 1948 roku. Z sześciu ugrupowań na zapleczu tej koalicji, można tak to powiedzieć, no dwa są niezwykle radykalne, takie ultra religijne. Fundamentalistyczne, jeśli chodzi o właśnie judaizm, które traktują ewentualną konfrontację z Iranem w bardzo mocnych kategoriach ideologicznych, religijnych. Wystarczy posłuchać, co mówi Ben Gwir czy inni ministrowie szóstego już rządu Benjamina Netanyahu, aby się przekonać, że jest to rzeczywiście najbardziej radykalny rząd. Wielokrotnie mówiłem o różnego rodzaju przygotowaniach Izraela. Do konfrontacji z Iranem. W roku 2022 komentowałem ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Rydwany Ognia, które symulowały uderzenie powietrzne na Iran. Wtedy nad Morzem Śródziemnym samoloty izraelskie symulowały właśnie różnego rodzaju uderzenia, ale także tankowanie w powietrzu ćwiczyły i tak dalej, i tak dalej. Również bardzo wielu wysokich rangą oficerów izraelskich sił obronnych, sił obronnych Izraela tak brzmi oficjalna nazwa tych sił zbrojnych wypowiadali się, że Izrael jest gotowy do rozpoczęcia takiej wojny z Iranem, samodzielnie, nawet jeżeli Stany Zjednoczone by tego po prostu, tej pomocy nie udzieliły. Niemniej jednak warto zauważyć, jak bardzo mocno proizraelska jest polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w 2018 jednostronnie on nie zerwał porozumienie nuklearne z Iranem, był swego rodzaju takim dyplomatycznym, politycznym akuszerem porozumień Abrahamowych zawartych 13 sierpnia 2020 roku. To były porozumienia między Izraelem, a Zjednoczonymi emiratami arabskimi, gdzie właśnie Stany Zjednoczone były jedną ze stron. Ale to także, porozumienia, to także porozumienie między Izraelem a Bahrajnem, no, biorąc pod uwagę fakt, że były to pierwsze, tak naprawdę taki, tego typu porozumienia, pierwsza tego typu normalizacja relacji między Izraelem a Państwami Arabskimi od 1994 roku, czyli od traktatu pokojowego z Jordanią, no to było to niezwykle istotne. Był to pewien przełomowy moment, zresztą też takie czasowe ocieplenie relacji między Izraelem a Arabią Saudyjską, które się zresztą szybko dosyć skończyło, ale to również był właśnie wynik tego pośrednictwa Donalda Trumpa, jego administracji. Niewątpliwie Izrael przygotowuje się do tego starcia z Iranem. Jesteśmy coraz niestety jako świat, coraz bliżsi tej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. To, co się dzieje, tak jak powiedziałem, w Strefie Gazy od 7 października 2023 roku, to jest Permanentna eskalacja. No, od 27 października Izrael prowadzi tam operację lądową, wcześniej poprzedzoną bezprecedensowymi bombardowaniami. Ponad połowa budynków mieszkalnych w strefie gazy została zniszczona. 2 miliony 300 tysięcy Palestyńczyków musiało opuścić swoje domostwa. Wiemy doskonale, że Republika Południowej Afryki w grudniu ubiegłego roku złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, oskarżając. Izrael o zbrodnie ludobójstwa. No, ale jakby tutaj ta eskalacja postępuje, ostatnie bombardowanie Libanu, wcześniej jeszcze w kwietniu bieżącego roku, bombardowanie, zbombardowanie konsulatów Iranu w Damaszku, w stolicy Syrii, przez Izrael, też jasno pokazuje, że Izrael się nie chce cofnąć, że Izrael. Eskaluje to napięcie, no, natomiast przeprowadzenie tego typu zamachów w stolicy Iranu no, pokazuje też na zdolności Izraela. I myślę, że w tym kontekście warto tutaj przytoczyć wypowiedź, przemówienie Benjamina Netanyahu z, w Waszyngtonie. Całkiem niedawno, które się odbyło, 25 lipca bieżącego roku w Polsce właściwie no nie chcę powiedzieć, że przemilczane, ale tak naprawdę zmarginalizowane. Natomiast ono dokładnie pokazuje jakie są intencje Izraela. Benjamin Netanyahu rozpoczął to przemówienie od porównania 7 października 23 roku, czyli tego ataku Hamasu na Izrael do ataku na Pearl Harbor. Z 7 grudnia 1941 roku, czy z zamachów 11 września 2001 roku. No to też pokazuje skalę porównania, to też pokazuje sposób myślenia elit, elit izraelskich i tam. W tym przemówieniu pada bardzo wiele interesujących kwestii. Począwszy od tego, że Netanyahu przyznaje, że Izrael wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi opracował wiele rodzajów najnowocześniejszych, najnowocześniejszych rodzajów broni na świecie, które gwarantują bezpieczeństwo Izraelowi i Stanom Zjednoczonym. Pytanie, jakiego to jest rodzaju broń, bo wysocy rangą wojskowi izraelscy wspominali, że jeżeli dojdzie do wojny z Iranem, to wówczas Izrael. Izrael użyje takiej broni, jaka jeszcze nigdy na świecie nie była y, użyta. I w tym chociażby kontekście to jest niezwykle istotne, ale też pada tam y, wprost sugestia, że potrzebny jest nowy sojusz, który będzie. Kontynuacją porozumień abrahamowych. To zaproponował Benjamin Netanyahu 25 lipca bieżącego roku. Dokładnie nie wiemy oczywiście, jakie szczegółowe propozycje zapadły. To na pewno było przedmiotem kuluarowych rozmów i nie tylko zresztą premiera Netanyahu i Joe Bidena, ale także innych wysokich rangą przedstawicieli obu państw, także służb wywiadowczych, sił zbrojnych i tak dalej, niemniej dyplomacji. Natomiast no faktem jest, że, że wprost na rozpoczął konstruowanie sojuszu, koalicji antyirańskiej. Co do tego nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości, że Izrael już konkretnie prze do rozprawy z Iranem, do wojny prewencyjnej, do uderzenia na uderzenia na Iran, te wszystkie wydarzenia ostatnich miesięcy od począwszy od ataku na konsulat irański w Damaszku przez właśnie bombardowanie Libanu aż po zabójstwo lidera Hamasu pokazuje, że Izrael eskaluje i dąży do takiej globalnej rozprawy. Właśnie z Iranem, która będzie miała skutki właśnie światowe, ogólnoświatowe. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że wojna świata szyickiego, konfrontacja świata anglo, powiedzmy anglosfery Izraela ze światem szyickim, czy jeszcze nawet szerzej ze światem islamu, będzie miała swoje skutki globalne, będzie miała skutki gospodarcze. Wiemy doskonale, jak istotny jest eksport węglowodorów z Zatoki Perskiej chociażby do Chin, ale nie tylko. Wiemy doskonale, że tego typu działania zbrojne, które mogą objąć także paraliż żeglugi przez Morze Czerwone, przez kanał Suezki, blokada ciśniny Ormus, to wszystko będzie miało wpływ na globalne ceny ropy naftowej, na globalne ceny w ogóle węglowodorów. Będą załamane łańcuchy logistyczne, globalne łańcuchy logistyczne. To wszystko przełoży się konkretnie na kryzys gospodarczy, na napływ uchodźców. To niewątpliwie wzmocni głównych eksporterów spoza zatrudnienia toki perskie, mówię o eksporterach ropy naftowej i gazu ziemnego, to niewątpliwie odwrócić strategiczną uwagę Stanów Zjednoczonych od takiego regionu jak Europa Wschodnia, stąd już widzimy różnego rodzaju działania mające na celu rozładowanie napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, wymiana szpiegów, mówienie o tym, że Rosja już powinna wziąć udział w kolejnych negocjacjach pokojowych powinna być zaproszona do stołu rozmów. To wszystko mówi też prezydent Zełęski. No widzimy, że jest ten bardzo silny wektor mówiący o konieczności normalizacji relacji tych amerykańsko-rosyjskich, bo Amerykanie zaczynają się coraz mocniej koncentrować na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja jest coraz bardziej napięta i w tym kontekście słowa Aleksandra Vučića prezydenta Serbii, którego słowa przytoczyłem jakiś czas temu w podcaście geopolitycznym, który przepowiadał, że jeszcze w tym roku, za kilka miesięcy, może wybuchnąć trzecia wojna światowa, która no, właśnie w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no niestety staje się to coraz bardziej prawdopodobne. Ta wojna jeszcze oczywiście jest do uniknięcia. Tej wojny, tej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie jeszcze można uniknąć. To jest jakby potrzeba, aby usiąść do stołu rozmów i rozpocząć rozmowy o rozwiązaniu dwupaństwowym. W, na terytorium Palestyny, natomiast no, obecna koalicja, koalicja, która rządzi od 29 9 grudnia 2022 roku Izraelem, jednoznacznie odrzuciła pomysł rozwiązania dwupaństwowego. Z punktu widzenia państwa polskiego ważne, aby nasz kraj trzymał się jak najdalej od tego konfliktu, aby polscy politycy naprawdę zachowywali bardzo daleko idącą powściągliwość, jeśli chodzi o słowa i czyny. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest nie nasza wojna, i absolutnie jakiekolwiek rozważania na temat udziału polskiego kontyngentu wojskowego na Bliskim Wschodzie są absurdalne z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Pamiętajmy, że nie warto powtarzać tych błędów, jakie już popełniła polska dyplomacja i państwo polskie, organizując za czasów prezydentury Donalda Trumpa konferencję antyirańską w Warszawie która była skandaliczna, i, i tak naprawdę Polsce nic nie dała, Polska wydała na nią ponad 2 miliony złotych, a skończyło się tak naprawdę na, na tym, że administracja amerykańska, także ówczesny sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych bardzo mocno wsparł roszczenia części środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe, słynna ustawa Just 447. No pamiętamy całą, całą tę otoczkę. Tak naprawdę, włączanie Polski do jakiejkolwiek antyirańskiej koalicji jest sprzeczne z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym. Powinniśmy się trzymać jak najdalej od tego konfliktu i starać się mediować, starać się przedstawiać właśnie rozwiązanie dwupaństwowe czyli państwo palestyńskie i państwo, i państwo Izrael jako, jako państwa niepodległe. I to jest to w duchu zresztą postanowień Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących mandatu Palestyny. Tego powinna się trzymać polska dyplomacja, tym bardziej, że Polska uznaje, uznaje Palestynę. Dziękuję Państwu za uwagę.